Wykorzystanie zaawansowanej technologii hybrydowej firmy Consistent Software pozwala pracować z danymi rastrowymi w sposób zbliżony do pracy z obiektami wektorowymi. Przykładowo możemy zmniejszyć rozmiar średnicy okręgu rastrowego. Aby to zrobić, należy wybrać okrąg, klikając na nim myszką i zmienić szerokość linii oraz rozmiar promienia okręgu w oknie inspektora. Można także przesuwać obiekty rastrowe, zmieniając ich cechy i rozmiar, wykorzystując pasek narzędzi inspektor. Możemy również edytować te obiekty, używając uchwytów. Podczas dowolnej operacji można wykorzystywać tryby lokalizacji względem obiektów rastrowych. Aby poprawić kreskowanie, można śledzić je w trybie wygładzania rastra. W tym celu należy jedynie przeciąć krawędzią linię kreskowania. Śledzenie w trybie wygładzania rastra poprawia geometrię i jakość obiektów rastrowych. Jak widzimy na filmie, wykorzystując technologię hybrydową, edycja rysunku rastrowego może być dokonywana w podobny sposób jak w czasie pracy z danymi wektorowymi w edytorze CAD.